Z Rudy Śląskiej na razie tylko w kierunku Bytomia rusza trasa NS. Będzie szybciej, łatwiej i przede wszystkim z korzyścią dla mieszkańców. Docelowo Ruda Śląska ma uzyskać nowoczesne połączenie drogowe z Bytomiem. Inwestycje podzielono na 4 odcinki. Dziś podpisano umowę na realizację pierwszego z nich. Fatima Orlińska. Ruda Śląska przedłuża trasę NS. Nowa droga przez drogową trasę średnicową połączy z autostradą A4 północne dzielnice Rudy i udrożni ruch samochodów od Bytomia w kierunku DTS. Władze miasta w budowie kolejnego odcinka NS-ki upatrują również dla siebie szans na rozwój pod względem gospodarczym, utworzenie nowych miejsc pracy, a finalnie wpływy do budżetu. Jeśli chodzi o sam podatek od nieruchomości, to ja szacuję, że to jest do około 20 milionów złotych dodatkowo, więc to jest całkiem spory dochód. Oczywiście ten dochód będzie rósł, bo udzielaliśmy dla zachęty też ulg regionalnych tak zwanych przy tych inwestycjach, więc taka strefa gospodarcza nam się tworzy. Pierwsze prace nad budową kolejnego odcinka trasy NS ruszą jeszcze tej jesieni, a przewidywany czas ich zakończenia szacuje się za niespełna 2 lata. W ramach realizacji inwestycji powstanie blisko 600 metrów trasy, w tym dodatkowo infrastruktura w postaci ścieżek rowerowych, chodników czy nowe oświetlenie. Nim jednak powstanie sama trasa, w pierwszej kolejności wykonane będą inne prace. Największym problemem jest przebudowa sieci podziemnych. Mamy tutaj do czynienia z przebudową kilometra gazociągu podwyższonego ciśnienia. Mamy do czynienia z przebudową pół kilometra ciepłociągu. Trzeba wybudować 2,5 kilometra kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Trzeba wybudować obiekt mostowy na potrzeby dojazdu do garaży i na potrzeby przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerów. Sporo też będzie kosztować budowa trasy NS w kierunku północnym. Całość to ponad 60 milionów złotych, z czego 57 milionów miasto otrzymało w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu. Będą kolejne odcinki, na które już w tej chwili pan prezydent ma przyznane kolejne środki jako obwodnica. Trzeba je oczywiście najpierw zagospodarować, bo tam z tego co mi wiadomo prawie 100 milionów złotych na kolejny odcinek, tylko kwestie formalne. Docelowy projekt trasy NS od DTS do granicy z Bytomiem składa się z 4 odcinków. Zaprojektowano je jako drogę dwujezdniową z 2 pasami ruchu o prędkości projektowej 70 km/h.